Na pewno warto podkreślić tutaj o braku elementu uznaniowości, bo ustawa jednoznacznie mówi, za przekroczenie o taką wielkość dopuszczalnej prędkości przypisana jest określonej wysokości kara. To prawda. Po drugie, zwykłe czynności urzędnicze nie muszą wykonywać policjanci. Policjanci są niezbędni naprawdę do poważniejszych spraw, które nurtują życie społeczne w Polsce. Zatem urzędnicy będą wykonywać te czynności. Oczywiście dlatego właśnie w strukturach Generalnego Inspektora Transportu Drogowego, dlatego że będą to decyzje administracyjne w oparciu o kodeks postępowania administracyjnego, a nie w oparciu o kodeks wykroczeń, tak jak dotychczas czyni to policja. Nie będzie to druga struktura, dlatego że chciałbym jednoznacznie powiedzieć, że to, co już w tej chwili Sejm przyjął, to rozwiązanie, które sprowadza się do tego, że tylko i wyłącznie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w strukturach Generalnego Inspektora Transportu Drogowego będzie zajmowało się czynnościami administracyjnymi, czyli wystawianiem decyzji administracyjnych związanych z przekroczeniem prędkości, tylko i wyłącznie ta jednostka. Policja, jeżeli zarejestruje na swoich rejestratorach przekroczenie prędkości, będzie przekazywać do Centrum Automatycznego Nadzoru Ruchu Drogowego do dalszego biegu. Policja tych czynności już nie będzie wykonywała, czyli policja już się tym w ogóle nie będzie zajmowała. Czyli jeszcze raz, przekraczaniem dopuszczalnych prędkości będzie się zajmował tylko i wyłącznie Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Główny inspektor będzie wystawiał te decyzje. Policja będzie się zajmowała innymi wykroczeniami na drogach, ale nie prędkością. W związku z tym nie ma tu podwójnej struktury i nie ma podwójnego jakby postępowania w tych sprawach. Oczywiście odbyła się rzeczywiście bardzo głęboka dyskusja co do tego, czy tylko kary finansowe, czy łącznie z punktami. Rozstrzygnięcie ostateczne jest takie, że kary finansowe i możliwość zbierania w cudzysłowie punktów pozostaje. Czyli kary finansowe i punkty karne pozostają. Chciałbym dodać, że jest możliwość w tej regulacji prawnej pozbywania się punktów w taki oto sposób, że po otrzymaniu decyzji administracyjnej wystawionej przez Głównego Inspektora Transportu Drowego, że w tym dniu taki a taki samochód dokonał przekroczenia prędkości o taką a taką wartość, zatem z tym wiąże się kara finansowa takiej i takiej wielkości. Więc posiadacz albo właściciel pojazdu, otrzymawszy taką decyzję administracyjną, ma możliwość w ciągu 14 dni poddać się karze dobrowolnej, nawet z 20% ulgą, i postępowanie administracyjne jest zamknięte. W związku z tym, w przeciwnym razie, postępowanie nabierze toku i będzie kara finansowa i będą punkty karne. Czyli jest możliwość uniknięcia kary w postaci punktów karnych w przypadku, kiedy zapłaci się dobrowolnie w pierwszym etapie tego postępowania. Trafność pomysłu na obstawienie polskich dróg fotoradarami najtrafniej skomentował obecny premier, wtedy kiedy był jeszcze przewodniczącym partii opozycyjnej, w znanej wypowiedzi z 21 października 2007 roku, kiedy stwierdził, że tylko facet, cytuję niedokładnie, ale treść oddaje, że tylko facet bez prawa jazdy może inwestować czy wydawać pieniądze na fotoradary zamiast budować drogi. To jest bardzo trafna diagnoza, bo jak wiadomo, w Polsce brakuje dróg zarówno nowych, jak i naprawy tych starych, mimo że przynajmniej deklaratywnie są duże na to pieniądze. A pomysł zastawienia Polski fotoradarami, czyli uczynienia w pewnym sensie państwa policyjnego na drogach, w dodatku, jak czytamy, te fotoradary mają w dużej gęstości stanąć na najlepszych drogach, bo na autostradach i na drogach szybkiego ruchu, musi budzić bardzo poważne zdziwienie i pytanie o sens takiego przedsięwzięcia.
Już dzisiaj kierowcy są tą grupą, która najwięcej wnosi w podatkach bezpośrednich i pośrednich do Skarbu Państwa. To jest obciążenie na granicy powinności niewolniczej, ponieważ ponad 30% dochodów budżetowych jest związana z pośrednim lub bezpośrednim opodatkowaniem kierowców i samochodów. Dzieci zdrowe.